Witam wszystkich na moim filmiku z serii Władek Otwiera. Dziś będziemy otwierać zestaw firmy TOPS, seria Match Attack z Bundesliga 2013-2014. Udało mi się zakupić taki zestawik startowy. Nie jest on może tani w stosunku do tego, co w nim się znajduje, bo 29,99, ale nazbierało mi się troszeczkę tych kart z Bundesligi 2013-2014, no i postanowiłem jakoś upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu i kupić sobie taki zestawik, w którym będę mógł porządkować karty, które już mam, a przy okazji zdobyć bardzo fajną kartę Kuby Błaszczykowskiego z serii Limitiere Auflage, czyli limitowana edycja, na której tutaj się właśnie znajduje Kuba. Karta o numerze L5. Zaraz to będziemy otwierać i wszystkim pokażę, co tam jest. Oprócz tego taki zestaw zawiera saszetkę, niestety tylko 5 kart w saszetce. No i do tego albumik i boisko do gry. Także no, nie ma bogactwa, no ale jakoś damy radę. Także za chwilę otwieramy. Zapraszam wszystkich. I rozpakowujemy nasz zestawik. Władek jak zwykle jest przygotowany i ma tutaj nożyczki. Nie będę się ścierał tutaj z tymi klejami. Niemiecka technologia. Na pewno jest bardzo mocny klej i ciężko byłoby mi to otworzyć. Dlatego szybciutko otwieramy. Oczywiście karta, o której wspomniałem wcześniej. Kuba Błaszczykowski. Numer L5. Limitowana edycja. Bardzo fajna karta. Przejrzymy może album, zanim otworzymy saszetkę. To jest karta jakaś reklamowa. Reklama gry FIFA 2014. Kolejne jakieś reklamy. No i album, który musimy sami uzbroić w okładkę, bo jak widzicie, jest on tutaj w takiej surowej formie. Kamera chyba głupieje, jak patrzy na taki albumik. To odkładamy go szybciutko na bok. A tutaj karta, tak zwane boisko do gry. Ogólnie myślę, że taka sobie seria. Wiadomo, nie jest to najwyższa półka, ale karty są wykonane bardzo dobrze. Bardzo, bardzo mi się one podobają. Te oczywiście limitowane karty, bo podstawowe karty niewiele się różnią od takich, które wyszły w zeszłym sezonie. A najbardziej denerwuje mnie to, że Match Attacks nie podpisuje kart z sezonami. To znaczy nie ma na nich napisane, z jakiego to jest sezonu. I no ktoś mniej interesujący się tym, który za jakiś czas może gdzieś zdobędzie taką kartę, no będzie myślę taki zagubiony. Nie będzie w stanie sobie jak gdyby w jakiś szybki sposób odnaleźć, z jakiego to sezonu jest karta. Także no, no to jest moim zdaniem duży minus. I otwieramy już teraz saszetkę. Jedyną, która jest. Zaraz w tym zestawie. Zaraz zobaczymy, co nam się tutaj uda zdobyć. Oczywiście liczę na jakiegoś Polaka. Bo powiem szczerze, mimo że mam troszkę tych kart, to z Polakami słabo. Jakoś nie udawało mi się. Nie ma Polaka, nie ma Polaka, nie ma Polaka. Mats Hummels. No i match winner Nikola Miller z MSV Mainz. Także dziękuję wszystkim za uwagę.
Każdego, kto jeszcze nie ma takiego zestawu, zapraszam. Mnie się udało kupić ten zestaw w Empiku, chociaż powiem szczerze, że w czwartym Empiku, do którego dotarłem, bo już chyba wyprzedały się te zestawy. Także ostatnie sztuki, jeśli ktoś jeszcze nie ma, to można sobie kupić. Ewentualnie gdzieś na stronach internetowych. Myślę, że w sklepach internetowych będzie to można kupić jeszcze taniej. Ale mnie się nie chciało czekać, dlatego poszedłem, kupiłem w Empiku i jestem zadowolony, oczywiście. Nie z tego, co znalazło się w saszetce, a z tej oto karty, super karty Kuby Błaszczykowskiego. Także pozdrawiam wszystkich, zapraszam do oglądania moich kolejnych filmików i tych, które już były wcześniej. Mam nadzieję, że w jakiś tam sposób przyczynię się do tego, żeby coraz więcej osób zbierało karty, może karty Polaków, a ogólnie jeśli nie Polaków, to wszystkie karty, które wydawane są przez te firmy, bo myślę, że to jest fajne hobby i każdemu na pewno się to spodoba. Także dziękuję za oglądanie i zapraszam.